Tak więc 22,50 na warsztacie. Chcę mu ustawić tak na szybko zawory, bo jeszcze nic z tym nie było robione nigdy, nawet nie było tam zaglądane. No a podobno można się zdziwić i rozczarować. Powinno być ustawione podług specyfikacji silnika, czyli dla tego silnika jest 0,35 dolot, 0,45 wylot. Chyba w większości starych John Deere'ów są takie wartości. Także tak, zaraz tą maskę zwalę i będziemy ustawiać. Demontujemy ten spodnik. Tutaj sygnał z przekaźnikiem od świecy żarowej, nie pomijaj, żarowej. Tak. No niestety trzeba zrobić sobie miejsce na co. Czemu nie robiłem prędzej tej regulacji? Nie robiłem tej regulacji prędzej, ponieważ jestem takiego zdania, że się zrobi, jak się coś zepsuje, będzie się grzebać, to się zrobi, nie? No i tak wyszło, że akurat tu się nic nie grzebało. Nic, absolutnie nic. Ale widzę, że farba jest oderwana, czyli już ktoś kiedyś gdzieś coś pewnie tu regulował. Aha, bo uszczelka pod głowicą też była zmieniana. Mhm. Ja tego nie robiłem. Tak było. Pokrywa jest na kilka śrubek, na kluczyk 11. Pamiętam początki, jak mieliśmy kombajn, też tam regulowałem zawory, to oczywiście, kurczę, dziesiątka nie wchodziła, dwunastka za luźna. Jakoś tą dwunastką zmęczyłem, no teraz na całe szczęście już mam tych narzędzi dosyć dużo, także już teraz idzie dopasować te klucze, bo tu są gwinty calowe. Ciekawy temat. Gwinty są calowe. Niby angielskie, nie? A silnik jest zrobiony we Francji. Także o co im tam chodziło, to mi do końca nie wiemy. Tak, silnik jest français. Widać? John Deere, coś tam français. Coś tam français. Nie umiem francuskiego to. Francuskiego. Najpierw to trzeba się po polsku nauczyć mówić, nie? Ale nie. Siebie wymagać nie wiadomo czego. Teraz, które zawory są które? Bo kiedyś gdzieś na forum takie, nieraz jak czytam te fora, to strach się bać, ale no, nie każdy wszystko wie. Ja też się uczę cały czas, tak wiadomo, nie? Także tak, tu jest temat bardzo prosty, bo wydechy są na wprost kolektora wydechowego, czyli te to są wydechy, a te są ssące. Tu widać kanały, to są jak idą kanały tutaj w głowicy, tutaj ten zakręca, czyli to jest proste. W John Deere przeważnie to jest takie proste, nie wiem jak tych super nowych, jak tych super starych, ale w tych takich latach 80. i 90. i 2000. to wygląda po prostu mniej więcej tak. Teraz wyciągam z kieszeni taki przyrząd, co się nazywa szczelinomierz. I teraz tak, 0,45 szukamy i 0,35 są koło siebie. Czyli 0,45 robimy wydechy, 0,35 robimy ssące. Dlaczego? Ponieważ wydechy się bardziej nagrzewają, a ssące zawory są chłodzone przez powietrze zasysane z atmosfery, czyli logika, nie? Teraz tak, zawsze jak ustawiałem zawory, to po prostu kręciłem, bo pamiętajmy, że tłoki idą parami do góry. Dwa skrajne są do góry i wtedy dwa te wewnętrzne są na dole. I one tak parami pracują, nie? Tylko, że to są inne cykle, bo mamy czterosuwowe. Dobra. Każdy sobie googla, jak to działa. O, to jest dobre. Teraz tak. Mam ustawiony już silnik, że ten tłok, czyli pierwszy, bo się liczy tak, 1, 2, 3, 4, czyli od chłodnicy jest zawsze pierwszy. Są w starych Renówkach jakichś tam, w latach 80. były oznaczenia na bloku cyframi, było odwrotnie. Ale dobra, to już tam wiadomo, nie?
Ktoś tam zawsze musi być na przekór. Ale do, liczymy, ogólnie jest przyjęte, że od tej strony do tej. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I co dalej? Które ustawiamy? Jeżeli tego mamy na mijaniu, czyli kończy się wydech, a zaczyna ssanie, wtedy jest taki ułamek sekundy, że dwa zawory są lekko uchylone. To tam chodzi o przewietrzenie komory, takie tam pierdoły. Czyli regulujemy cały czwarty, ssący na trzecim i wydech na drugim. Czyli lecimy. Oczywiście nie wziąłem sobie nic do regulacji, ale chociaż sprawdzę. Czyli tutaj musi być wydech, tu jest ssący, tu jest wydech. Tak, wydech i wydech ma mieć 0,45. Chociaż posprawdzam, powiem wam, że 0,45 to nie jest, ale 0,50. Normalnie bym tego nie sprawdzał, na potrzeby filmu sprawdzimy. 55 znalazłem, 55, o, 55 wchodzi, no, z bólem, ale wchodzi, nie? Także temat kluczy jest nadal aktualny, ponieważ 13 tutaj ma duży luz, a 12 nie wchodzi, nie? No, czyli jak zwykle coś, ale jedno co jest fajne w tych starych John Deerach to to. Fajne, nie fajne, no jest takie coś. Że nie mamy kontry, tylko mamy od spodu wkręcany taki jakby to szybko nazwać, pierdolnik. I nie mamy kontry, czyli po prostu tylko dokręcamy lub wykręcamy. Tu jest dobrze. 0,35, teraz wydech. 0,45. O, jest 0,45. Teraz tutaj ssący na trzecim. Aha, tu jest dobrze. I wydech na drugim. O, jest dobrze. Teraz kręcimy silnik o 180 stopni. Czyli tak, żeby ten był na mijaniu, ten już wyregulowany, a wtedy regulujemy pozostałe zawory, czyli cały pierwszy, ssący na drugim i wydech na trzecim. Ogólnie mówię powoli. Myślę szybko, mówię powoli. Także biorę się za kręcenie. Co mówiłem ostatnio, że ułamałem tą rurkę od wtryskiwacza, ale dziwnie to było, bo była tak jakby nacięta. Ciekawe, nie? Ale co tam. Do niego na całe szczęście części są w miarę tanie. W miarę, ale jakość jest jeszcze. Nawet tych zamienników tanich jakoś jest no zadowalająca, nie? O, widzicie? Dwa naraz się ruszają. O, dwa naraz, czyli jest mijanie. Zero. Czyli regulujemy tutaj wydech 0,45. Zaraz go przeregulujemy i dobra jest. Nie było tragedii. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej. Cześć, minimalnie dokręcimy. No i tu jest najgorsze, bo to gówno tu jest. I nie mamy ruchu klucza w ogóle. O, i najlepiej by było to odkręcać. Kurde, ale nie chce mi się. I taka moja logiczna sugestia, że już na następnej to też, a chciałem odkręcić na początku, ale potem mówię, a po co, nie? Ale teraz wiem po co. No, powiem, że prawie jest, ale mu trochę odkręcimy, nie było, że jeden nie ruszony. Jest. Mamy ustawione, to znaczy tak. Ja to ogólnie starałem ładnie i zwięźle i mówić i w ogóle, przez to ta praca wychodziła trochę dłużej,
ale ogólnie to jest temat na kilka minut. Skoro miałem już tyle porozbierane, stwierdziłem, że zaraz wymienię ten pasek. Ale ja nie wiem, coś tu chyba jest pomieszane, bo ten pasek mi się zdaje i tak jest za długi po wymianie. No ale dobra, na razie zostanie, zobaczymy jak to będzie śmigać. Teraz do wymiany paska. Tu musi być luźne, żeby ta chłodnica miała ruch, taki tam wiadomo. Pasek ząbkowany nie jest tak źle, bo przepycham po prostu przez śmigło tu ten rowek i się przepycha go stary w tamtą stronę, żeby go wciągnąć, a nowy po prostu w tamtą stronę, żeby go wciągnąć. I każdy po prostu przez każde śmigło i przyciągamy tu. A najgorsze jest to, że musimy rozłączyć napęd pompy hydraulicznej. Ale przy okazji oczywiście się skontroluje sprzęgiełko, jak wygląda. To oczywiście jest w idealnym stanie, także no ale co zrobisz, chwila czasu przed sezonem. Takie rzeczy myślę, że warto zrobić. Teraz jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem powiedzieć, a chciałbym powiedzieć, bo to jest ważne. Jak kontrolujemy poziom oleju hydraulicznego w tym ciągniku w skrzyni biegów? Dlatego, że oczywiście jest 100 tysięcy jakby tam opinii na ten temat, a w instrukcji obsługi ciągnika jest tak. Odpalony silnik na wolnych obrotach po 2-3 minutach, czyli chwileczkę, nie zaraz po odpaleniu, tylko chwileczkę po. Ramiona podnośnika na dół i dźwignię zmiany biegów na neutralnym. Tak jest w instrukcji obsługi i myślę, że tak powinno się sprawdzać, bo dużo po prostu są takich cyrków potem z tymi ciągnikami, że coś nie działa, że coś szarpie, że coś się dzieje. A to po prostu może być po prostu źle kontrolowany poziom oleju. Dobra, byłoby. Na razie, cześć.